Zanim przejdę do rzeczy i pokażę Wam bohatera dzisiejszego odcinka, to spiszemy sobie stan licznika energii elektrycznej. Czyli mamy ile? 327 kWh. Ok. Dobra, i cyk. I cyk, nie ma prądu w chałupie, ja pierdzielę. Po co mi to było w ogóle? Tak? Nie, no jest prąd. Jest. Nie mam pojęcia, powiem pani, naprawdę nie wiem. Coś, sąsiad coś tam przy kablach grzebał, ale nie wiem, nie, u mnie jest prąd normalnie, no. Kuźwa, co on zaś tam podłączył te? Jakoś spawarka? Ja nie wiem. Mam nadzieję, że nie te Atari, bo przecież prądu przez miesiąc nie będzie. 327, 304... 20 kWh to mi zeżarło? Piwa mać! No i na wakacje w tym roku raczej nie pojadę, bo nie wiem, jaki przyjdzie rachunek za prąd. I nie myli was wzrok? Tak, tak, w moim domu zagościło pierwsze Atari. Tak, dokładnie. To będzie pierwszy i ostatni raz, obiecuję wam, naprawdę wam to obiecuję. A teraz tak na poważnie, Atari 2600, konsola Atari 2600, czy to jest ta konsola drugiej generacji, dostałem od kumpla Damiana. Pozdrawiam ryba, wielkie dzięki. Damian miał oryginalne właśnie Atari 2600 i mi je podarował. Ja już od jakiegoś czasu je mam, tylko że miałem je schowane i niedawno je odszukałem. I jest jeszcze oryginalne pudełko. I to pudełko jest trochę zniszczone, ale chciałem po prostu zobaczyć, co tam w środku jest, bo ja tego w ogóle nie odpakowywałem. I tak jak to jest, sobie to obejrzymy. Chciałem zobaczyć, czy w ogóle, czy ta konsola działa. I to jest właśnie po to, żeby zaspokoić wasz głód Atari na moim kanale. Bo normalnie na moim kanale nigdy nie było Atari, nigdy nie będzie, ale jeden raz. No więc zobaczymy sobie, bo co mnie tu interesuje, ostatnio też tak z kolegami gadaliśmy i właśnie River Raid był na to, nie? Chciałbym zobaczyć tego River Raida na Atari 2600, czyli to jest te takie Atari, którym jego klonem było te takie popularne, ten chiński klon, ten Atari Rambo, nie? Tam był ta postać Sylwestra Stallone, to nie miało nic wspólnego w ogóle z tą konsolą, ale był taki klon Atari Rambo, a ja mam Atari 2600, ten oryginalny. Dobra, to sobie go odpakujemy. Dobra, otwieramy te magiczne pudło. Zobaczcie, Atari 2600, Video Computer System. Tu nawet mamy serial number i to jest 1980 rok Atari Corporation. Kurde, zobaczcie, to jest naprawdę też kawał historii, nie? Dobra, otwieramy te pudło. W środku są dwa pady, nie? To są te takie atarowskie pady. No to sobie zaraz to odłożymy, bo musimy je wystartować. Tu jest akurat drugi pad, nie? I zasilacz, kabel, aha, bo to jest kabel RF, czyli normalnie dobrze, że ja mam w tym monitorze normalnie tuner telewizyjny, także możemy sobie spokojnie dostroić. I kartridż, 32 gry w jednym. I zobaczcie, to jest kartridż z 88 roku Atari Corporation, czyli to są gry chyba wydane przez Atari tam, ale zaraz sobie też poczytamy trochę o tej konsoli. Zasilacz i bohaterka, czy bohater, konsola, no to chyba bohaterka tego odcinka, czyli Atari 2600. Powiem wam, że fajnie to wygląda. Ja takiej konsoli nigdy nie miałem. Ja w ogóle żadnej konsoli wcześniej nie miałem. Mówię wam, był ZX Spectrum, a potem już była Amiga 500. Wersja PAL, made in China, no oczywiście Atari Corporation. PAL, dobra, to no to co, podłączamy to. Dobra, Atari podłączone. Teraz sobie ten kartridż tylko tutaj włożymy. Co jest, kuźwa? Co jest? Ty, ale tu jest... Co, odwrotnie? Odwrotnie się ten kartridż wkłada, przecież to Atari, nie? To tu musi być wszystko nie tak, jak powinno. Czyli patrzę na kartridż, na którym nie wiem, co jest. Nie wiem, czy ktoś się z tą naklejką pomylił, w końcu to oryginalny kartridż, żeby zobaczyć. A, to tu patrzę. A, 32 gry w jednym. Spoko, to już wiem, co tam jest. Okej, fajnie. No i dupa. Zobaczcie, jak włączymy ta LEDa.
lekko, znaczy mocniej się zapali i później się tak tylko jarzy. No i tutaj ten kanał jak dostroiłem, no to widzicie, że coś się dzieje, ale niestety jest kaput. Jest coś z tym nie tak. Kurde, dobra. Czyli albo zasilacz, albo no, prawdopodobnie coś z zasilaniem, nie? Ale no wiadomo, że słuchajcie, no to żre tyle prądu, że może tutaj nie mam takiej mocy przyłączeniowej w mieszkaniu. No zobaczymy. Słuchajcie, mierzę ten zasilacz, ale to powinno się pod obciążeniem zmierzyć. No niby 7,5 V, a zasilacz, który jest dostarczany, jest napisane 9 V 500 mA. No także wydaje mi się, że no 7,5 na start, tutaj coś jest nie tak z tym zasilaczem. Spróbujemy po pierwsze zmienić, dać inny zasilacz 9V, tylko muszę chyba przelutować tą wtyczkę, bo nie mam takiego. Na bank zobaczcie, 850 mA nawet ten ma, ten miał na początku chyba jak był dobry 9V, no to on nie ma 9V, bo ma 7,5 V, także zakładam, że jest szczelony ten zasilacz, nie? Dobra, rozebrałem ten zasilacz. To jest polski zasilacz, bo zobaczcie, transformator jest unitry. Mamy tu tak, transformatorek, dwa rezystory równolegle wpięte, czyli jak równolegle łączymy rezystory, to zmniejszamy rezystancję. Tu jest mały rezystorek do tej diody, która sygnalizuje w ogóle działanie tego zasilacza. Tu jest dioda prostownicza, możemy sobie to zmierzyć, ale co najbardziej mnie zastanawia, słuchajcie, to praktycznie na tej lince, tu ledwo to tutaj, tu gdzie jest do gniazdka podłączone, nie? No to zobaczcie, jak to jest zrobione, to tutaj, o, z tej strony, to tutaj praktycznie się, nie wiem, czy to tak dobrze będzie widać, ale to tutaj się zaraz urwie. To wisi dosłownie na, no tu widać, to wisi dosłownie na włosku, nie? Na włosku, także to się zaraz zerwie. Słuchajcie, zasilacz polutowany, wygląda jak wygląda, tam się te takie miejsca, w które śruby, te gniazda, w które te śruby były wkręcone, te takie tuleje plastikowe, to są wyłamane, to wszystko lata, także to jest taki tymczasowy zasilacz. I tak muszę taki kupić, a to tylko dla prób, żeby sprawdzić, czy to była wina zasilacza, nie? Testujemy. No niestety dalej jest to samo. Dobra, nic to nie dało, jest tak samo. Spróbujemy podłączyć pod w garażu, w naszym warsztacie, pod zasilacz laboratoryjny. Wylutowałem te przewody i zobaczymy sobie, damy tu ogranicznik prądowy, te 850 mA i zobaczymy, może rzeczywiście coś z tym zasilaczem jest nie tak, ale wątpię, to jest w ogóle prosta konstrukcja, w ogóle jedna dioda, czyli prostownik jednopołówkowy w sumie, nie? Bez żadnego mostka Greca. No dobra, spróbujemy. No i cały Atari 2600. Jedna strona płyty, druga strona. Uwaga. Cyk, nie gaśnie. Nie gaśnie. Ile bierze prądu? 250 mA. I cyk. Stary zasilacz siada, napięcie. Ile jest? 3,5, 3,4 volta, nie? No. Dobra, okej. No i jak widzicie, udało się uruchomić konsolę. Okazało się, że ten zasilacz był felerny. Wczoraj podłączyliśmy to pod zasilacz stabilizowany w warsztacie, no i tam rzeczywiście zaczęło to działać, ta dioda tak nie przygasała. Jak zmierzyliśmy na tym starym, no to tam było 3,5 V w ogóle na tym gnieździe zasilania. Tam jest taki regulator napięcia, który na wejściu musi mieć 7 V, żeby zadziałał, czyli minimalne zasilanie to by musiało być 7,5 V. I powiem Wam, że zaraz Wam pokażę jedną różnicę, bo ja dzisiaj kupiłem sobie taki zasilacz impulsowy, nie? 9V. Podłączyłem pod ten zasilacz i zaraz Wam pokażę, jak to wyglądało. Przełączę się zaraz. Uwaga, patrzcie, teraz to podłączam pod zasilacz impulsowy. Czyli taki leciutki zasilacz, w którym zamiast transformatora jest przetwornica. On jest leciutki, ale patrzcie, co się teraz stanie. Proszę, zasilacz impulsowy. Takie śmieci pojawiają się w obrazie, nie? Choćbyśmy tu nie wiem, co... No wiadomo, co robili, bo tutaj się w ogóle tutaj losowo gry są wybrane. Ale zobaczcie,
jakie śmieci, nie? Ja nie miałem innego zasilacza, ale znalazłem, nie miałem 9-woltowego, 12-woltowy znalazłem i tam jest ten regulator, on ma tam napięcie wejściowe może od 7 do 35 V, także 12 V na pewno go nie, nic mu złego nie zrobię. Zobaczcie, przełączę sobie teraz na taki ciężki zasilacz transformatorowy i zobaczcie, jaka różnica. 12-woltowy, nie 9-woltowy, tak jak powinien być. Patrzcie. No zobaczcie, jaki jest od razu. Proszę, proszę. Są tu jakieś takie drobne artefakty, ale pięknie już to wygląda i można, można działać, nie? Także ja się cieszę. Zrobiłem sobie po prostu z tego starego zasilacza, tylko ten wtyk sobie uciąłem z kawałkiem przewodu, wlutowałem do tego ciężkiego transformatorowego zasilacza i wszystko działa. Jeszcze na początku był taki problem, że w ogóle... Właśnie, bo ja sobie nie zmierzyłem polaryzacji i zasugerowałem się tym, co było na zasilaczu, że niby tam był minus na, nie na bolcu, tylko na powiedzmy tak jakby na obudowie, nie? No i czyli odwrotna polaryzacja, nie? Zawsze gdzieś tam na zewnątrz jest minus, a w środku jest plus, a tu było na odwrót. Mówię, no dobra, pewnie musi tak być. No i kurde, podłączam to w garażu, jak widzieliście, tam normalnie zwarcie się zrobiło, nie? Myślałem, ale na szczęście tutaj nic nie poleciało. Nawet gdzieś tam na aukcjach widziałem zasilacze i też miał odwrotną tą polaryzację, ale później zobaczyłem, że rzeczywiście no, on musi mieć plus na bolcu. No i jak to zamieniliśmy, jak podłączyliśmy pod ten stabilizowany, no to wszystko działało. No, słuchajcie, mam tą konsolę. Dziwne, że... Nie wiem, o co tu chodzi. Dziwne, że te gry... Znaczy pewnie tak musi być, że te gry po prostu są tutaj losowo wybierane. Ale jak słyszycie, dźwięk działa, wszystko tu działa. Jest to ciekawostka. U mnie jest to taki... No chyba pierwsza moja konsola. W ogóle coś spod marki Atari. Jeszcze tam czytałem, że tam były jakieś... bo wcześniej to były te takie imitujące drewno, później było jedno z szerszą tęczą, z węższą, że to jest niby Atari 2600 Junior, tak się to nazywa. No tylko szkoda, że na tym kartridżu te gry są takie O, tu są jakieś czołgi, o, zobaczcie, że one są do... ale to na dwóch gramy, nie? I tu nawet mamy na tych guzikach, ja pierwsze się spotkałem, że na guzikach mamy difficulty, czyli mamy... Tutaj w ogóle resetujemy to, tym drugim guzikiem tak jakby sobie... Zmieniamy planszę, nie? Że możemy, zobaczcie, mieć inną planszę. Jeszcze możemy mieć black and white, jest przełącznik, kolor. I dodatkowo, no tu jest power i są difficulty, czyli my, że nie rozumiem trochę tych difficulty, tego poziomu trudności, bo tutaj, czy mi się coś tu zmienia? Aha, że... A, czekajcie, jak zmienię to na ten jeden, to może prościej jest, czekajcie, teraz zmienię na ten drugi. Co, że bardziej szaleje? Nie wiem, jest tu jakiś poziom trudności zmieniany i tak to wygląda. No i sobie możemy na tym kartridżu, o, goście co łowią ryby, także możemy sobie wybrać na przykład jakąś taką grę i tutaj wybieramy sobie, aha, ten difficulty, czekajcie, i co, i startujemy, i co, i łowimy, i aha, i łowimy ryby, nie? O, tu akurat się, czekajcie, aha, on tu łowi, dobra, ja też mogę złowić, nie? To kraby łowię, kraby, no dobra, a... Widzicie, muszę trzymać chyba jak... O kurde. A ten rekin nam to może zjeść, nie? No i czemu mi to nie chce? A, bo nie może być chyba za blisko. Muszę tu wyciągnąć. Dobra, a no, czyli złapałem. Tu mi rekin zeżar. No, tak to wygląda. Takie tu są gry, nie? O, tu jest coś dla mnie. To jest coś... O, ja lubię takie gry. No, to jest wiadomo, na dwóch playerów, nie? Ale okej. Okay. No, prościutkie gierki. O, boks tu jest, proszę. Jedziemy w boks. Klas. Bo czemu on mi się sam bije? Czekaj, może znowu trzeba te difficulty. Nie wiem, o co tu chodzi, ale mamy te takie klasyczne... Że on sam w ogóle, tu czemu ja nie mogę? O, teraz chyba zaczynam, tak? Czy nie? Czekaj. Teraz chyba. Nie, co ja tu zrobię? Aha, jeden albo dwa. No to teraz on do mnie podchodzi, a w niego walę. No to są takie klasyki, nie? No to znaczy klasyki. To konsola drugiej generacji. Także szkoda tylko, że właśnie, że musimy sobie... O, tutaj jakieś samoloty. Szkoda tylko, że musimy... aha, tutaj tym działkiem reguluję, że te gry się losowo wybierają, jak się włączy tą konsolę, nie? No to takie, słuchajcie. Zobaczcie, jaki mamy... Cyk, zeszczeliłem go, nie? Ale mam regulację, czy w ogóle położenia. O kurde, normalnie szał tu jest, jak to wygląda. Ale fajnie, że to wszystko chodzi.
jest konsola, która, no słuchajcie, dobrze mieć coś takiego, dobrze wiedzieć, że taka konsola była, ona też gdzieś tam czytałem, sprzedała się, była jedną z najlepiej chyba sprzedających się konsol, później były te klony Rambo, tak to wygląda, jak widzicie tutaj, no co mogę więcej o tym powiedzieć, tak sobie mogę tu przez te gry przejechać, tu są jakieś, a to jest taki Frogger, czekaj, tu jakieś kury przechodzą przez drogę, no okej, i teraz zobaczcie, że, o, Muszę po prostu przejść przez jezdnię. Tu jest wszystko na dwóch graczy. No bo to jest pod kątem dwóch graczy robione, nie? Tu mamy nawet tenis. Zobaczcie, jaki tenis fajny. No. Słuchajcie, nie powiem, że to jest klasyka. No kurde, jak ktoś jest fanem retro, to coś takiego musi lubić. I tutaj słuchajcie, to możecie ten tam... Żartowałem z tym Atari. Elio, bo oczywiście jak przyjadę na kolejne rozmowy w niskiej rozdzielczości, to przyjadę autobusem, pociągiem albo na rowerze, albo mnie przywieziesz, bo za prąd jak się wybulę, no to już na benzynę nie starczy. Panie kolego, czekajcie, tutaj co mam? Tutaj mam znowu jakieś czołgi. No fajne, fajne. Idzie tym czołgiem jechać? Idzie. No, co wam będę pokazywał? Cyk. No to jest na wszystko na dwóch playerów. Nie ma tu chyba jakiejś takiej, co jest na jednoplayerowej, na jednego playera, nie? No, tu, no jak tu się tu wybiera coś? No i dobra, no i teraz chciałbym w to zagrać. No i co? Black and White? Nie. Nie wiem, nie idzie. Ło kurde, jakieś Activision gry. Kurde, jakieś na... Hop, koń... Aha, lasso, tak? No ale czemu ja nie mogę w to grać? Ja chcę zacząć. Bo może to jest drugi... Co ja tu robię w ogóle? Reaguje ten joystick jakoś? Na niektóre po prostu jakoś dziwnie reaguje. Wiecie, ten joystick. Dobra, słuchajcie, nie będę już... przedłużał, nie będę już przedłużał, to było, udało się uruchomić te Atari 2600, Damian, Ryba, bardzo Ci dziękuję za fajny prezent i no w ogóle Damian to jest mój kumpel, dobry kumpel, z którym to za czasów Bajtla lataliśmy po osiedlu z dyskiem twardym, mieliśmy też Amigi, razem mieliśmy pecety, kurde, graliśmy właśnie w te Under Killing Moon, pamiętam, na Amidze w Alfabet Śmierci, później mieliśmy w Mortalu ten Klan 5, to jemu właśnie tego Joya, tego Skorpiona załatwiłem, no i mieliśmy taką fajną paczkę kumpli, którzy byli, fascynowali się komputerami i no i grami komputerowymi, także mocno wtedy byliśmy, że tak powiem, mieliśmy zajawkę na kompy, nie jeździliśmy też na giełdy komputerowe, ale głównie no to cieszyliśmy się, każdy tam miał jakieś gry, to graliśmy, bo zawsze ten miał Pentium 90, ja miałem Pentium 75, później ktoś coś nowszego kupił i to było takie, że każdy tam miał później coś lepszego. No kawał historii, piękne czasy, ja to zawsze miło wspominam i taki akcent w formie Atari 2600, jak widzę, to też mi przypomina te czasy, mimo że to był, że ja nigdy takiej konsoli nie miałem, w ogóle nigdy nie miałem nic ze stajni Atari, nie? I fajnie coś takiego mieć, także zaraz ląduję tutaj w mojej gablotce. No i tyle, jak oglądaliście, to bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się i do następnego, hej! Przyszedł rachunek za prąd. Wonko w boje, won!